Koncertem finałowym zakończyły się zajęcia taneczne organizowane dla pochodzących z Ukrainy dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się przez całe wakacje, 3 razy w tygodniu w Jezuickim Centrum Edukacji. Dzisiaj mieliśmy kolejne wydarzenie kulturalne w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Sączu i bardzo się cieszymy, że możemy ciągle zorganizowywać tu takie imprezy i dbać o rozwój dzieci. Także chciałabym wspomnieć, że ten projekt taneczny, który dzisiaj kończył się koncertem finałowym, był możliwy dzięki wsparciu Fondation de Monsieur, francuskiej fundacji, która wspiera rozwój dzieci i młodzieży. W sumie w zajęciach wzięło udział ponad 40 osób, które ćwiczyły pod okiem nauczycielki tańca Wiktorii Karachun. Bardzo dziękuję Fundacji Socjus za możliwość prowadzenia tych zajęć. Bardzo się cieszę, że miałam taką możliwość przez całe wakacje prowadzić te zajęcia. Mega się cieszę, że miałam tyle dzieci i że miałam taką możliwość pokazać swoje tańce, które ja się nauczyłam się na Ukrainie. Koncert finałowy odbył się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu, która od wielu miesięcy wspiera i organizuje zajęcia dla przebywających w naszym regionie ukraińskich rodzin. Godne podziwu jest to, że dzieci i młodzież przez całe wakacje uczestniczyły w próbach, uczyły się choreografii, więc wielki szacunek za tą pracę wakacyjną. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu bardzo intensywnie współpracuje z środowiskiem młodzieży, dzieci, rodzin z Ukrainy. Organizujemy wydarzenia, koncerty związane z promocją czytelnictwa i dzisiaj po raz kolejny gościliśmy naszych przyjaciół z Ukrainy. A już 7 października w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu odbędzie się spektakl Niebieski Ptak, przygotowany przez mieszkające w Nowym Sączu dzieci z Ukrainy.